Witam serdecznie, tu dietetyk dr Bartek Kulczyński. Po filmie o kurkumie, który obejrzało już ponad 150 tysięcy osób, otrzymałem pytania, jakie jeszcze przepisy na prozdrowotne mikstury mogę polecić. Dlatego dziś opowiem Ci o napoju likopenowym z pomidorów, który regularnie polecam swoim pacjentom na konsultacjach dietetycznych. Z dzisiejszego filmu dowiesz się, co się stanie, gdy regularnie będziesz jeść lub pić pomidory, czyli największe źródło prozdrowotnego likopenu. Będzie to ważny odcinek, ponieważ aby wyciągnąć z pomidorów to, co w nich najcenniejsze, czyli wspomniany likopen, trzeba je odpowiednio przygotować. Dlatego po omówieniu właściwości zdrowotnych pomidorów i obecnego w nich likopenu podam swoją autorską recepturę na samodzielne przygotowanie napoju likopenowego. Jeżeli lubisz pomidory i interesują Cię naturalne sposoby na wzmocnienie zdrowia, to obejrzyj ten film do końca. Zacznę od krótkiego omówienia wartości odżywczej pomidorów. Pomidory są niskokaloryczne, spożycie jednej przeciętnej sztuki dostarcza zaledwie około 25 kilokalorii, czyli tyle co nic. Ponadto pomidory mają niski indeks glikemiczny, w skrócie zapisywany jako IG. Wynosi on 38. Co to oznacza? Otóż niski indeks glikemiczny wskazuje na to, że po spożyciu pomidorów nie wzrasta gwałtownie poziom glukozy we krwi, a to ważne, jeśli chodzi o zdrowie. Pamiętajmy bowiem, że nagły wzrost stężenia cukru we krwi jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym. Tak się dzieje na przykład po spożyciu słodyczy, produktów na bazie mąki pszennej, czy też produktów wysoko przetworzonych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób zmagających się z cukrzycą typu drugiego i insulinoopornością. Stąd bez obaw osoby te mogą włączać pomidory do swojej diety. Spośród składników odżywczych występujących w pomidorach warto wymienić przede wszystkim potas, którego dzienne zapotrzebowanie jest dość wysokie, bo wynosi prawie 5 gramów. Jest to związek odpowiedzialny za regulację ciśnienia krwi i regulację gospodarki wodno-elektrolitowej i przy swojej istotności dla zdrowia niestety u wielu osób występuje jego niedobór. Ponadto pomidory są całkiem niezłym źródłem błonnika pokarmowego. W jednej sztuce znajduje się go około 1,5 grama. W pomidorach znajdziemy też stosunkowo dużo witaminy C, bo około 20 mg. Jednak to, co jest najważniejsze w pomidorach i co w dużej mierze wpływa na ich właściwości zdrowotne, to likopen. Likopen to bardzo silny przeciwutleniacz, który ma zdolność do niszczenia wolnych rodników, czyli odgrywa fundamentalną funkcję w ochronie zdrowia. Związek ten zaliczamy do grupy karotenoidów, czyli tej samej kategorii składników, w której znajdują się np. beta-karoten, luteina czy też zeaksantyna. To, co jest wyjątkowego, to to, że likopen znajduje się w bardzo niewielu produktach spożywczych i to właśnie pomidory są jego najlepszym źródłem pokarmowym. Przejdę teraz do wyjaśnienia, w jaki sposób pomidory i obecny w nich likopen wpływają na zdrowie. Likopen jest znany przede wszystkim ze swoich właściwości przeciwnowotworowych i działanie to jest bardzo dobrze udokumentowane w badaniach naukowych. W dwóch obszernych publikacjach z 2015 i 2017 roku naukowcy dowiedli, że mężczyźni, którzy spożywali duże ilości likopenu, mieli mniejsze ryzyko rozwoju raka prostaty o 12-14%. W publikacjach tych wzięto pod uwagę wyniki pochodzące z ponad 40 badań naukowych, a to oznacza, że sformułowane na ich podstawie wnioski są bardzo wiarygodne. Z kolei w innej pracy jej autorzy sprawdzali, czy rzeczywiście spożywanie pomidorów działa profilaktycznie w kontekście raka prostaty. I zaobserwowany efekt był bardzo podobny do tych badań, w których analizowano wpływ spożycia samego likopenu. Otóż badacze jednoznacznie dowiedli, że regularne jedzenie pomidorów wiąże się z obniżeniem ryzyka raka prostaty o 19%. Jednak na raku prostaty działanie przeciwnowotworowe pomidorów i likopenu się nie kończy. Dla przykładu naukowcy zauważyli, że likopen może zapobiegać rakowi trzustki. Dowiedli oni, że osoby, które spożywają duże ilości likopenu, mają mniejsze ryzyko rozwoju raka trzustki i to aż o 31%. Z kolei jedzenie pomidorów i przetworów pomidorowych może nas w znacznym stopniu uchronić przed rakiem żołądka. Mówię znacznym, bo na podstawie wykonanych badań zauważono, że osoby, które jedzą te produkty, mają mniejsze ryzyko wystąpienia wspomnianego raka żołądka o 27%. Znalazłem też jedną publikację, której autorzy potwierdzili, że spożywanie likopenu wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia raka przełyku o 25%. Warto w tym miejscu też wspomnieć, że wysokie spożycie likopenu jest związane z mniejszą śmiertelnością z powodu nowotworów.
Naukowcy odnotowali, że osoby, które dostarczały większe ilości likopenu, cechowały się mniejszą śmiertelnością aż o 21%. Biorąc pod uwagę te wszystkie dane, nikt nie powinien mieć już wątpliwości co do działania przeciwnowotworowego pomidorów i likopenu. Tutaj pozwolę sobie zrobić mały i krótki anons, zanim przejdę dalej. Od czasu do czasu piszę coś dla wydawnictwa Zdrowy Przekaz, które specjalizuje się w publikacjach o medycynie integracyjnej i komplementarnej. I jeśli chciałbyś poznać 50 najzdrowszych produktów, których obrazowo mówiąc boi się każdy nowotwór, to chciałbym Ci polecić mój poradnik o 50 najzdrowszych produktach przeciw chorobom nowotworowym. Aby dowiedzieć się więcej o tym poradniku, wejdź na stronę www.50produktów.pl. A teraz wróćmy do likopenu. Likopen pochodzący z pomidorów to również nieoceniony składnik dla zdrowia naszego układu krążenia. Aby nie być gołosłownym, przejdę od razu do konkretów. Po pierwsze, likopen może być bardzo pomocny dla osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym, a to dlatego, że ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi. I jest to dosyć wysoka skuteczność działania, bo naukowcy zauważyli, że stosowanie wysokich ilości likopenu wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi na poziomie 5,6 jednostek. Co ciekawe, w jednym z doświadczeń badacze zauważyli, że osoby z nadwagą i otyłością, które miały wysoki poziom likopenu we krwi, miały mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Poszukując materiałów do przygotowania dzisiejszego filmu, znalazłem również informacje potwierdzone naukowo, że likopen może uchronić nas w pewnym stopniu przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Autorzy wielu badań dowiedli, że spożywanie likopenu obniża ryzyko rozwoju choroby wieńcowej o 13% i udarów mózgu aż o 26%. Chciałbym też wspomnieć o tym, że likopen wykazuje pozytywny wpływ na nasze kości. Zwykle, gdy jest mowa o składnikach diety, które przyczyniają się do budowy i wzmocnienia kości, to wymienia się m.in. magnez, wapń, witaminę D i witaminę K. Jednak w literaturze naukowej można znaleźć coraz więcej badań, które dowodzą, że ważnym związkiem dla kości jest również omawiany likopen. Jest on wyjątkowo cenny w przypadku starszych kobiet w wieku postmenopauzalnym, które są szczególnie narażone na osłabienie kości. Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym zauważyli, że u kobiet, które stosowały likopen, nastąpiła mniejsza resorpcja kości, czyli ich rozkład. Potwierdza to wcześniejsze przypuszczenia badaczy, że likopen działa ochronnie na kości. Autorzy wspomnianego badania pokusili się nawet o stwierdzenie, że spożywanie wysokich ilości likopenu może być ważnym elementem profilaktyki osteoporozy. Ponadto w innym badaniu wykazano, że pacjenci, którzy otrzymywali likopen, mieli mniejsze ryzyko złamania biodra. Dlatego jeśli chcesz zadbać o swoje kości na starość i wzmocnić je, to uważam, że powinieneś na stałe włączyć do swojej diety przetwory pomidorowe zawierające likopen. Likopen działa również ochronnie na skórę. Naukowcy dowiedli, że dostarczenie tego składnika wraz z dietą hamuje starzenie się i zmniejsza uszkodzenia skóry wywołane promieniowaniem słonecznym. Omówiłem właśnie najważniejsze efekty zdrowotne związane ze spożyciem likopenu znajdującego się w pomidorach. Ale muszę zwrócić tutaj jeszcze uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Otóż likopen nie wchłania się zbyt dobrze w naszym przewodzie pokarmowym, gdy jest spożywany w formie surowych pomidorów. Na potrzeby tego odcinka zebrałem wszelkie informacje na temat tego, jak zwiększyć przyswajalność i skuteczność działania likopenu, aby móc samodzielnie przygotować prozdrowotny napój likopenowy i cieszyć się jego właściwościami zdrowotnymi. Aby likopen mógł być lepiej wykorzystany przez nasz organizm, to pomidory muszą zostać poddane działaniu podwyższonej temperatury, np. gotowaniu lub chociaż sparzeniu. I to jest jedna z podstawowych zasad, o których należy pamiętać, przygotowując swój napój likopenowy. Przejdźmy teraz do drugiej zasady. Otóż likopen jest związkiem dobrze rozpuszczalnym w tłuszczach, a to oznacza, że obecność tłuszczu zwiększa jego przyswajalność. Dlatego napój likopenowy powinien zawierać w składzie olej roślinny. Znalazłem też badanie naukowe, które pokazało, że likopen działa synergistycznie jako składnik przeciwmiażdżycowy, czyli wzmacnia swoją aktywność, gdy występuje w połączeniu z kwasem rozmarynowym, którego źródłem jest rozmaryn, a także z czosnkiem. Dlatego też jako dodatkowe składniki naszego napoju likopenowego proponuję właśnie czosnek, może być w formie suszonej i lub rozmaryn.
Pozostaje jeszcze pytanie, ile musimy wykorzystać pomidorów, aby dostarczyć odpowiednią ilość likopenu. Przyjmuje się, że w 100 g świeżych pomidorów znajduje się około 3 mg likopenu. Jeden średniej wielkości pomidor waży około 150 g, czyli dostarcza około 4,5 mg likopenu. Z przeprowadzonych badań naukowych wiemy, że ilość likopenu, przy której widoczny jest efekt prozdrowotny, to około 15 mg na dzień. Aby dostarczyć taką ilość likopenu, musimy wykorzystać 3-4 pomidory. Biorąc pod uwagę te wszystkie informacje, stworzyłem recepturę napoju likopenowego, którą teraz się z Wami podzielę. Zacznę od listy składników, które będziesz potrzebować, a są to 3-4 świeże pomidory, 2-3 łyżki oleju roślinnego, najbardziej polecałbym tutaj oliwę z oliwek extra virgin. W badaniach naukowych pokazano, że odpowiednia proporcja pomiędzy pomidorami a olejem to około 20:1, czyli na przykład 500 g pomidorów i 25 ml oleju. Potrzebować będziemy jeszcze 1-2 ząbki czosnku. Przy okazji zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale, który poświęciłem tylko temu składnikowi i pokazałem w nim, że jedzenie zaledwie jednego ząbka dziennie może przynieść zadowalające efekty zdrowotne. Dobrze jest też sięgnąć po cebulę w ilości około 100 g, czyli jedną małą sztukę. Naukowcy potwierdzili, że cebula zwiększa biodostępność likopenu. Do naszego napoju likopenowego wykorzystaj też szczyptę rozmarynu. Możesz oczywiście dodać też innych ulubionych przypraw, np. bazylię, oregano, sól czy też pieprz. Ilość poszczególnych składników podałem w przeliczeniu na dzienną porcję. Sposób przygotowania napoju likopenowego jest banalnie prosty. W pierwszym kroku pomidory przełóż do garnka i duś je do miękkości przez około 20-30 minut. Jeśli zbyt szybko odparują, to możesz dodać do nich trochę wody. Podwyższona temperatura sprawi, że likopen uwolni się z połączeń komórkowych i będzie bardziej dostępny dla naszego organizmu. Następnie przenieś pomidory do blendera, dodaj pozostałe składniki i zmiksuj. Jeśli nie dysponujesz dobrym blenderem, to lepiej będzie, jeśli przed duszeniem pomidorów obierzesz je ze skórki. Pamiętaj jednak, że najwięcej likopenu znajduje się właśnie w skórce. Jeśli przeszkadzają Ci cząsteczki, np. w postaci drobnych pestek, to przygotowaną mieszankę możesz przesadzić przez sito. Jednak ważne jest, aby wykorzystać jak najwięcej miąższu. Tak sporządzony napój likopenowy przechowuj w lodówce i spożyj najlepiej w ciągu jednego dnia. Jeśli będzie on dla Ciebie zbyt gęsty, możesz rozcieńczyć go wodą, a nawet sokiem jabłkowym. Wszystko według uznania. Istotne jest po prostu to, aby taką porcję spożyć w ciągu jednego dnia. W sklepach można znaleźć gotowy napój likopenowy, jednakże uważam, że lepiej przygotować go samodzielnie, szczególnie, że jest to bardzo łatwe. Podobnie jak lepiej samemu wyciskać soki z wybranych owoców o niskiej zawartości cukru, niż kupować gotowe. Zaletą proponowanego przeze mnie przepisu na napój likopenowy jest to, że receptura ta została sporządzona w oparciu o wyniki wielu badań naukowych. Na ich podstawie dobrałem takie składniki w takich proporcjach, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał zdrowotny. Jestem przekonany, że skorzysta na tym Twoje zdrowie. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.